Chwała Bogu. Jeszcze pociągniemy trochę o tym posłuszeństwie, jak ważny jest. List do Rzymian, 5 rozdział. 5 rozdział od 19 wiersza. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni, pogrzebani, tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus skrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Zakon wykazywał człowiekowi wszystkie przestępstwa nieposłuszeństwa. I człowiek, czytając zakon, od razu był kuszony do tego, żeby czynić wbrew temu, co mówi zakon. Bo taki jest grzech nieposłuszeństwa. Napotka na coś dobrego, to musi się temu przeciwstawić i musi zrobić inaczej. I Pan Jezus przyszedł nas uwolnić od tego grzechu robienia inaczej niż chce Bóg. I wprowadza nas w swoje posłuszeństwo, gdzie my zaczynamy robić to, co chce Bóg. Jest nam wygodniej robić to, co chce Bóg, niż robić odwrotnie niż chce Bóg. Staje się nam bliższe życie według woli Bożej niż wbrew woli Bożej. I to właśnie zrobił Jezus Chrystus dla nas. Korzystając z Jego życia, właśnie w ten sposób podchodzimy do tych wydarzeń, na które napotykamy. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że bardziej chce nam się czynić wolę Ojca, niż czynić to, co chce grzech. A więc niechęć do nieposłuszeństwa. Niesamowite. A wręcz nawet ludzie nas namawiali dalej, żeby być dalej nieposłusznymi Bogu, a my mówiliśmy nie. Oni nas po prostu o to oskarżali, że wiarę ojców sprzedaliśmy, że rodzinę zdradziliśmy, a my nie. No to właśnie jest to. To uczynił Jezus w nas. To nie ma tak, że człowiek sam siebie to ma. A więc jak tak się zaczęło, to tak musi też dotrzeć do końca, że grzechowi mówimy nie, a Bogu tak, bo taki jest Jezus. Jeżeli wytrwamy na tej wąskiej drodze, którą jest Jezus, będziemy coraz więcej poznawać i będziemy mogli coraz wyraźniej mówić nie i temu nie, i temu złu nie, i temu złu nie. To, że gdzieś to zło pozostaje w wierzących ludziach, używa oskarżyciel często, żeby oskarżać wierzących ludzi, ale on nie ma więcej możliwości, jak oskarżać. Jezus wstawia się za nami. I Jego modlitwy są wysłuchiwane i Duch Święty dociera do takiego człowieka, który gdzieś zabrnął w zło i upomina się o to, żeby Jezus stał się dla tego człowieka znowuż najważniejszy i najcenniejszy. Jezus nie jest poddatny na oskarżenia diabła. On się nie zmienia
pod wpływem oskarżyciela. On pozostaje dalej wierny temu, po co przyszedł. A przyszedł nas zbawić, uratować. Kogo ojciec mu dał, tego on nie straci. Dużo oskarżeń diabeł wysyła przeciwko dzieciom Bożym. I fakt, w wielu sprawach jest to prawdą. Ale to nie zmienia faktu, że Jezus umarł za nas. I On jest tym, który, przez którego krew możemy się oczyścić i usunąć to zło. On nas nie oskarża. Dlatego to jest wspaniałe, że ci, którzy kroczą tą wąską drogą, nie są oskarżycielami braci ani sióstr. Oni raczej myślą o tym, aby oni się uratowali. A jak ktoś nie chce, no to Pan Jezus też temu nie pomoże. Na siłę nikogo nie zbawiono i się nie zbawi. To człowiek musi sam chcieć być zbawionym. Czy zbawiono. A więc mamy grzech nieposłuszeństwa, który zaprowadził nas na to wszystko, cośmy doświadczyli. I mamy owoc posłuszeństwa, który nas wyprowadził z tego wszystkiego, dając nam przestrzeń do słuchania Boga i postępowania według Jego woli. I to zawdzięczamy Jezusowi Chrystusowi. Widząc to przejście przez koniec moich powiązań z Adamem i złączenie z ukrzyżowanym Chrystusem, wprowadzony tam przez Ducha Świętego, po prostu tam wszedłem. I to bardzo dosyć szybko po uwierzeniu, że Jezus jest. To się dzieje dosyć szybko. Pan nie chce, żeby ci, którzy do Niego należał, kogo ojciec do niego przyprowadził, żeby ten człowiek długo siedział gdzieś w jakichś złych rzeczach. Dosyć sprawnie dociera i wyprowadza ze złych rzeczy. Bardzo sprawnie to się dzieje, jeżeli my jesteśmy posłuszni, słuchamy się i poddajemy się. Trudniej jest, kiedy napotkamy na złych doradców, którzy nam doradzają, to nie trzeba tak, to nie jest aż tak ważne. Tu możesz sobie być przed tym, oglądać. To nie, to nam wszystko wolno i będą ci jeszcze Biblię cytować i w pewnym momencie to się wydłuża. Bo człowiek musi zastanawiać się teraz i myśleć, a może faktycznie ja przesadzam z tą świętością? Może to nie trzeba aż tak bardzo? Może faktycznie można to robić i tamto robić? Przecież Bóg chyba nie chce, żebym był, nie wiem, jakiś poszkodowany, skoro tylu szczęśliwych chrześcijan robi to, to może tak jest. I rozumiecie, to wszystko, ten obraz właśnie tych chrześcijan, którzy robią złe rzeczy i pozostają szczęśliwi, zadowoleni sami z siebie, powoduje to, że ci, którzy kolejni wyruszają, mają problem. Diabeł kusi ich przez tych chrześcijan do wolniejszego poddawania się oczyszczeniu. Ktoś podchodzi do... Często są pytania, a ile lat trwało u ciebie, nim porzuciłeś to zło? No wiesz, jeszcze to trwa cały czas. Na ile lat jesteś wierzący? No już 15. A jeszcze to mnie pociąga, tamto pociąga jeszcze w świecie. A to tak długo trwa, a ja dopiero jestem pół roku. Ty zbawiony, to ja też zbawiony. Nie ma się co spieszyć. To jeszcze zostawię to, jeszcze zostawię tamto. I potem mamy kłopot, bo człowiek wycofał się od Chrystusa i zanurzył się z powrotem w coś. No i uciekło to wszystko. Kto by zgorszył jednego z tych najmniejszych, mówi Pan Jezus, lepiej, żeby jemu uwiązano kamień młyński do szyi, wrzucono do morza, by zatonął. Wielu gorszycieli jest, którzy przekazują swoje odstępstwa jako coś normalnego. Powinniśmy raczej głosić Jezusa, a nie upadłość człowieka. Powinniśmy raczej chwalić Pana i miłość i gotowość do szybkiego poddania się oczyszczeniu, a potem oczyszczenie przebiega, już mówiłem, w innym wymiarze. My wtedy jesteśmy oczyszczeni już nie od tego, co jest złem tego świata, cośmy robili. My jesteśmy oczyszczani do dobra. Bo do dobra też trzeba być oczyszczanym. Już nie tyle od zła, jakiegoś tam złodziejstwa, kłamstwa, zawiści, czegokolwiek, ale od jakichś takich rozróżnień między osobami, że temu uczynić dobro, tamtemu nie uczynić dobra na przykład. Musimy z tego być oczyszczani, już nie z czegoś
jakichś popełnianych przestępstw, ale te, które moglibyśmy zrobić, żeby przeszkodzić czemuś dobremu. List do Rzymian, 1 rozdział, od 1 wiersza. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Do posłuszeństwa wiary. Wiara, która jest posłuszna temu Jezusowi Chrystusowi. Pamiętacie, jak Paweł pisał list do Galacjan i pisał: Galacjanie, któż was omamił? Zaczęliście w duchu, a na ciele kończycie. Przecież to wszystko dostaliście przez słuchanie. Dlaczego wracacie do próby poprzez stare sposoby osiągnięcia zwycięstwa nad wrogiem? Znowuż będziecie musieli słuchać, co do was mówię, aż budzi się w was wiara, która będzie gotowa słuchać, posłuszna być Jezusowi, i wtedy Duch Święty spoczywać będzie na was i będzie się to wszystko działo nie mocą ciała, ale mocą Ducha Świętego. Wiara jest ze słuchania, słuchanie przez Słowo Chrystusowe, a Duch Święty spoczywa na tych, którzy wierzą zgodnie z tym, co mówi Pan. A tam jest niesamowita prawda, że On to wszystko zaczął i On to uczyni. Ten, który zaczął, ma moc i dokończyć. Jest niesamowita prawda. To nie jest kładzione ciężar na nas. My mamy umrzeć i słuchać. A tam jest wszystko, co potrzebne, żebyśmy mieli ochotne serca i wdzięczne i zadowolone. Tym, co mówi Pan, jest cała pełnia obecności Boga. A więc posłuszeństwo. 15 rozdział listu do Rzymian, 18-19 wiersz. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Ilirię, rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową, Ewangelię posłuszeństwa. Niesamowite posłuszeństwo. Niesamowite zwycięstwo nad diabłem. On mówi, a my już go przestaliśmy słuchać. Tak jak powiedział Jezus, już nie słuchamy diabła. Słuchamy Jezusa. Chcemy wiedzieć, co On mówi do nas. To jest dla nas najważniejsze. A to, co On mówi, to mówi Ten, który umarł za nas na krzyżu i jest chętny, abyśmy nowe życie tu na ziemi prowadzili i mogli być prowadzeni do domu Ojca. 16 rozdział, 19-20 wiersz. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim, dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niechaj będzie z wami. Od 25. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej, zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawione i przez pisma prorockie, według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. I właśnie to jest to, że często ludzie chcą usłyszeć, co mają robić, a nie umieją usłyszeć, co zrobi w nich Jezus. I to jest ten wielki błąd. Ludzie chcą wiedzieć, co robić, a nie co zrobi w nich Jezus. I bez tego zrobienia w nich przez Jezusa, oni się podejmują robienia czegoś dla Jezusa. I mamy ten błąd. Robią to bez Jezusa. Dlatego nie dają rady zrobić tego. Jezus mówi, beze mnie nic nie uczynicie. Weźmiesz Biblię bez Jezusa i co zrobisz z tym? A więc najpierw słuchaj, co On w tobie zrobi, a gdy uwierzysz w to, to wtedy będziesz gotowy zrobić to, co On mówi. Inaczej to nie działa. Zawsze człowiek jest zdolny uczynić to, co mówi Jezus, wtedy, kiedy Jezus ma już w tym człowieku to osiągnięte przez uwierzenie. Zawsze mu nikt ci się stanie zgodnie z wiarą twoją.
A więc w sumie najpierw trzeba słyszeć, co mówi Jezus, a dopiero wtedy, kiedy On widzi w tobie już to, że możesz uczynić to, co On mówi, wtedy On powie ci, idź to i czyń. Ale często ludzie chcą się popisać albo chcą sobie kłopotów narobić i zaraz próbują po swojemu. Ja to zrobię, Panie, teraz ja już wiem, to zrobię. I potem wraca za jakiś czas i mówi, Panie, to o co chodziło, bo nie wiem, jak to zrobić. Próbuję i wszystko inaczej wychodzi. 2 Koryntian, 10 rozdział. Dlatego masz problem. I będziesz go mieć cały czas, dopóki nie posłuchasz, co mówi Jezus. Jak posłuchasz, co mówi Jezus, to odpoczniesz. Bo dowiesz się, że On zaczął i On to dokończy. I masz spokój całkowity. Ufam Jezusowi, nie sobie. Żebym sobie znowu zaczął ufać, to leżę. Siadam sobie gdzieś tam i mówię, co ten Marian gada? O czym on w ogóle mówi? Ten człowiek chyba nigdy nie był w doświadczeniu. Ja mam dopiero doświadczenia. O, jemu się chyba jakoś to wszystko inaczej ułożyło w życiu i miał tak fajnie zawsze z górki. Dlatego jest taki. Jakby pod górkę miał jak ja, to by wiedział, co tam za przeszkody są na drodze. Tak podyskutowałbyś sobie może z apostołem Pawłem, czy podyskutowała Pawle, czy ty wiesz, co ty mówisz, radować się w Panu zawsze tu na tej ziemi. Byś był w moich doświadczeniach, to byś wiedział, co to znaczy mieć problem. Poważnie, tak to wygląda. Śmieszne jest to, bo głupie, tak głupie. Nigdy się to nie zmienia, będzie jeszcze gorzej, że człowiek nie zacznie słuchać Jezusa. A jak usłyszy, co mówi Jezus i uwierzy w to, co mówi Jezus, wtedy stanie się zdolnym czy zdolną, aby tak żyć. I to jest właśnie prawda Ewangelii. Bóg zaczął, Bóg dokończy. Nie nam chwała, żadna chwała. Tak jak pisze Paweł w liście do Rzymian. Jeżeli masz się z czego chlubić, to z czego? Bóg uczynił to dla ciebie, kiedy ty w grzechach żyłeś czy żyłaś. Aniś się do tego nie dołożył, tylko zło narobione było, co Jezus musiał na krzyż wziąć. Skoro uwierzyliśmy, że On zaniósł to na krzyż, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, to dlaczego mielibyśmy nie uwierzyć, że On również nas ożywi, żebyśmy mogli żyć dzięki Niemu? Niesamowite zwycięstwo Jezusa. Wiecie, wiara to jest niesamowite zwycięstwo nad diabłem. On nas doprowadził do niewiary i myśmy w religii odnajdywali sposoby na to, żeby być z Bogiem. A Jezus przyniósł nam życie, prawdziwe życie. I mówi, kto mnie przyjmie, przyjmuje życie. I to życie jest w stanie uczynić to, co chce Ojciec. Ale cóż, biedny człowieku, nie będziesz miał się czym chwalić. Trzeba powalczyć trochę, żeby chociaż trochę swojego złapać i powiedzieć, widzicie? Jednak potrafiłem zrobić to. Potrafiłam. Mogę ci powiedzieć już, że nigdy ci się nie uda. Dlatego kiedy słyszysz, jak ktoś się chwali, że zrobił to, czy zrobiła, to wiesz, że oszukuje siebie i ciebie w tej chwili. Bo tylko Pan mógł to uczynić. Dlaczego? Bo wierzysz. Bo Pan tak powiedział. Wierzysz Panu. I co tu czytamy? Od 3 wiersza. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Bez Chrystusa nic się nie może dobrego wydarzyć. W posłuszeństwo Chrystusowi. Każda myśl ma być Mu posłuszna. Gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, aż posłuszeństwo wasze będzie całkowite. I teraz jesteś w zgromadzeniu, w którym jest apostoł Paweł. Ma oręż duchowy, nie biega, nie bije nikogo kijem czy tam czym, ale tak uderza, że ty wiesz, że ma rację, że to, co mówi, jest prawidłowe i że albo tak zrobisz i się uratujesz, albo przeciwstawisz się i zginiesz. Zdaję sobie sprawę,
Kiedy apostoł mówi, czytasz jego listy, to zdaj sobie sprawę, że w nich jest wyraźnie powiedziane, jak się uratować. Nie ma jak tutaj po prostu pokombinować z tym, co on mówi. A więc on mówi, że dostał oręż od Boga, aby unicestwić wszystko, co się sprzeciwia posłuszeństwu Chrystusowi. 1 Samuela, 15 rozdział. 15 rozdział i 22, 23 wiersz. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnobrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On zgardził Tobą i nie będziesz królem. Czy to jest dla nas zrozumiałe? Mamy słuchać się, co mówi Jezus. To jest niesamowita lekcja. Uczeń, który się słucha swego mistrza. I wystarczy. Nic dodać, nic ująć. I to, co mówi Jezus, sprawi w tobie cud. Skoro czytamy, że przez Niego i dla Niego wszystko zaistniało, to czyż On nie potrafi zrobić dalej to, co chce Ojciec? On wszystko zrobi, co chce Ojciec. On ma wszelkie możliwości, aby to uczynić. Dlatego my wierzymy w Jezusa, nie wierzymy w nasze możliwości. Widzimy ludzi z naszymi możliwościami i widzimy, że mamy wielki kłopot z tymi ludźmi, bo oni nam sprawiają kłopot, bo sami dla siebie są kłopotem, bo nie chcą się posłuchać Jezusa, a chcą być jacy? Lepsi. Chcieliby żyć lepiej, ale nie chcą się posłuchać Jezusa, jak żyć lepiej. Próbują sami umeblować te swoje mieszkanie i stale im te meble nie pasują. Albo za duże, albo za wysokie. Nie idzie ich zmieścić do środka. I się denerwują na to, bo przecież są dobrze. A trzyma ich się zło. Bo tylko w Chrystusie jest to możliwe. Czy my tak wierzymy? Że tylko Chrystus może uczynić to, co chce Ojciec w nas i przez nas. On powiedział, że ciało nic nie pomoże, a więc nasze ciało nic tu nie pomoże. Duch ożywia. Pierwsza Królewska, trzeci rozdział, od 5 wiersza. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg, proś, co ci mam dać. Salomon odrzekł, ty okazałeś swemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego że postępował przed tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz wtedy, Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca, ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. Niesamowite. A Twój sługa jest pośród Twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem a złem. Inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten ogromny lud? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz, a też rzekł Bóg do niego, dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie. Ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu. Żeby czynić to, co dobre, a nie co złe. I Bóg mu to dał. Już pierwszy sąd pokazał tą mądrość, kiedy dwie kobiety kłóciły się, której to jest dziecko. I Bóg dał mu mądrość, jak rozsądzić tą sprawę. A więc... Dlatego, że chciałeś być posłuszny. Bóg mu to dał. No mu nie ma skąd wziąć inaczej. My nie mamy mądrości, by rozsądzać. Żadnej nie mamy mądrości. Ale Pan ma mądrość. On jest tą mądrością. Dla mnie i dla ciebie. To musiało być bardzo silne w Salomonie, skoro nawet w śnie on o tym w taki sposób myślał. A więc to musiało w nim być. On musiał naprawdę myśleć, jak ja teraz będę to robił.
List do Rzymian, 8 rozdział, od 14 wiersza. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Pan Jezus mówi, w miejsce moje przyjdzie Duch Prawdy i On was prowadzi we wszelką prawdę. Ci, których Duch Boży prowadzi, kto mnie prowadzi dzisiaj do poznawania prawdy? Kto ciebie prowadzi? Czy nasz rozum? Czy nasze doświadczenia? Czy Duch Święty? Duch Prawdy. Skoro Pan Jezus powiedział, że Duch Prawdy wprowadzi was w każdą prawdę, to znaczy, że bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wejść w żadną prawdę. W żadną. Można mieć rozum, nie wiem, najlepszy na tej ziemi, rozumny być człowiekiem, fenomenem rozumowym i człowiek nie wejdzie w ani jedną prawdę Bożą. I można być głupim totalnie. I poznawać jedną za drugą. Ciesząc się swobodą należenia do Boga. Po to przyszedł Duch Prawdy, żeby wprowadzić nas w prawdę i żebyśmy według tej prawdy żyli. To On ożywia nas. Wszystko nas ożywia. Słowo Boże nas ożywia. Duch Boży nas ożywia. Potrzebujemy stale ożywczego tchnienia, abyśmy mogli funkcjonować, żyć, budować się nawzajem. 1 Piotra, 1 rozdział. Od 13 wiersza. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa jako dzieci posłuszne. Nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Świętymi we wszelkim postępowaniu waszym to znaczy oddzielonymi od własnych możliwości. Wszystko. Wszystko w Bożych możliwościach. To jest świętość. Jeżeli chcesz być święty, musisz wszystko czynić w Bożych możliwościach. Trudne? Nie, to jest najłatwiejsze. Ale trudne jest dla człowieka, który myśli, a ja jednakże spróbuję po swojemu. Zależy, co lubisz. Ja wolę się cieszyć Panem, a nie chodzić ze zwieszoną głową. A ty jak wolisz ze zwieszoną głową, twój problem. Jeżeli ci pasuje bardziej głowa w dół, to cóż ja mogę na to? Ale jeśli ci pasuje bardziej głowa w górę, to coś mogę ci powiedzieć. Tego, co w górze, szukajcie. Tam, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Boga. O tym, co w górze myślcie. A Bóg pokoju będzie z wami. Chwała Bogu. Proste. Zostaliśmy wykupieni po to, żeby należeć do Pana. Pan powiedział, jeżeli będziecie trwać we mnie, a ja was, obfity owoc wydamy. To jest dla mnie i dla ciebie czymś bardzo, bardzo cennym. Pierwsze podstawowe, też najważniejsze w sumie, od czego też zaczyna się wszystko, to to, że wierzę, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Boga. A skoro Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Boga, to znaczy, że Bóg dał mnie Jezusowi i Jezus potrafi mnie zbawić. Cała Ewangelia. Apostoł Piotr napisał to w ten sposób, w drugim swoim liście. Od 16 wiersza, pierwszy rozdział. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwały, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Temat się zamyka. Ten jest moim Synem. Chwała Bogu.
Znam Syna Bożego. Wiem, kto to jest i wiem, kogo wzywam. Tego, który wszystko może. Może mnie zbawić, uratować, przeprowadzić, napełnić, wytłumaczyć. Wszystko On może. Ja tylko chcę wiedzieć o Nim, że to On jest. I wszystko. Jeśli ktoś wie, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, ten już jest uratowany. Niesamowite. Ja wiem, że to takie trudne, bo jest tylu synów Boga, że nie wiadomo, który to prawdziwy w sumie. Bo i aniołowie są synami Boga, takie są o nich napisane, jacyś tam byli różni. Ale ten jest jedyny, w którym Bóg ma upodobanie. Prawdziwy Syn Boga, którego Bóg zrodził. A więc mogę być spokojny. Jezus Chrystus wie, jak to zrobić. On dokładnie zna wolę Ojca. Wiem, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga. Już nie rozglądam się, nie patrzę gdzie indziej, nie myślę sobie, która denominacja jest lepsza. Wiem, że jest jeden Chrystus, który jest drogą do domu Ojca. Wszystko już wiem. A więc poznaję tego, który jest drogą do Ojca, a On napełnia mnie tym, co jest potrzebne, abym dalej tą drogą szedł. Wiecie, to jest tak proste, że o czym byśmy tak długo gadali w zgromadzeniach, gdyby nie to, że to jest tak trudne. Naprawdę. To wszystko polega na tym, że to, co jest tak proste, to jest tak trudne, że to trzeba wykładać i wykładać i wykładać. I wszyscy myślą, ale w końcu to jak to jest? To On to zrobi beze mnie? Jak On sobie poradzi beze mnie? Poradzi sobie Jezus bez ciebie? Tak? To dlaczego my tak bardzo walczymy o to, żebyśmy coś mogli zrobić? A Jezus potrafi ci dać pracę? Tak? No zobacz. Ty, jak sam nie będziesz szukać, to co? To przyjdzie do ciebie praca? Przyjdzie. Jeżeli trzeba, to przyjdzie. A więc Pan jest Panem i On może w ten czy inny sposób albo pokieruje twoimi krokami, powie idź tam i tam będziesz pracować, albo tu, cokolwiek, jakkolwiek, ale do Niego to należy. Czy jesteś gotowy, gotowa na to, żeby tą drogą właśnie podążać, a On będzie decydować, co będzie z tobą się działo teraz? Na pewno będzie działo się bardzo dobrze, bo będziesz czynić to, co chce Ojciec. A więc wiem, kto jest prawdziwym Synem i wiem, że przez Niego jedynie mogę wrócić do domu Ojca. I wiem jeszcze jedną rzecz, że kto w Nim trwa, ten życie wieczne ma, bo On powiedział... Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten ma życie wieczne. Co jeszcze muszę wiedzieć? W sumie już nic. Już wiem wszystko. Powiecie, dla kogo to jest trudne? Dla człowieka, który nie chce uwierzyć w to, co mówi Jezus. On mówi, jeżeli to masz, to wystarczy. Tylko w tym trwaj. Resztę Pan uczyni. Sam to poznałem. Tak to działa dokładnie. I wtedy chwalisz Pana i dziękujesz Bogu za tego Jezusa Chrystusa, bo widzisz, jak to się dokonuje. Dlatego, że nagmatwano tak dużo i Syna usunięto na bok, a wprowadzono w to mądrości ludzkie, ludzie próbują to tak i w końcu dochodzą do wniosku, że chyba to nie o to w ogóle chodziło i że ta łaska to znaczy, że ja w ogóle nic nie muszę robić, mogę sobie tam leżeć i łaski jestem zbawiony za darmo, nie z uczynków, a więc w ogóle nic nie będę czynić i tak dalej. A więc ludzie doszli do po prostu jakichś totalnie nieprawidłowych wniosków, używając terminów łaska, zbawienie czy cokolwiek. To, co wynikiem jest łaski, to, że Jezus Chrystus czyni z nas ludzi, którzy będą gotowi czynić to, co chce Ojciec. To jest łaska. A więc, kiedy łaska dotyka mnie czy ciebie, to wtedy stajemy się ludźmi prawdziwego czynu. I wiemy, że to czyni w nas Jezus Chrystus. A więc w sumie można by było powiedzieć tak, kaznodzieje nie mieliby co robić, gdyby wszyscy uwierzyli w te proste trzy prawdy, które powiedziałem. Jan napisał, wy wszystko wiecie. Ale skoro ludzie nie chcą to wiedzieć, co wiedzą, to kaznodzieje muszą im cały czas to gadać i gadać i każdy ma zajęcie. Kaznodzieja ma zajęcie, bo ma co gadać, a słuchacze mają zajęcie, bo mogą go słuchać. A tak to, co byśmy robili? Tylko Boga chwalili.
No tak. A tak to możemy pokazać. Dobra, dobra. A ja i tak nie wiem, o co ci chodzi. Niech Pan obdarza tym, co potrzebne. Liczba w niebie na pewno nie będzie ani o jednego mniej, ani o jednego więcej. Dokładnie tylu, ile tam ma być. Pan Jezus poszedł przygotować miejsce. A więc chciej, należąc do Niego, poddając się Jemu, żeby On przygotowywał ciebie. Takie proste słowa. On przygotowuje sobie oblubienicę czystą, świętą i nieskalaną. Kto przygotowuje sobie taką oblubienicę? Jezus, a nie oblubienica. Oblubienica dzięki Niemu przygotowuje się. Ale to On ją przygotowuje, On ją taką czyni. Właśnie taki jest Jezus. Amen. Amen.